Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj chciałem omówić ten oto brzydki nóż, chociaż nie aż taki bardzo brzydki, a jest to Kersha Termite. Tak jest. Niedawno widzieliście, że go rozkręcałem i naprawiałem, chociaż w sumie to nie było tak wcale niedawno. Numer modelu to jest 3880 Hinderer Design. Rick Hinderer zaprojektował prawdopodobnie ten nóż. Skąd znamy jego? No na pewno Kersha Cryo. Większość noży typu Zero Tolerance. Tutaj mamy Zero Tolerance 0550. Tak wyglądają w porównaniu. Jak widać, głownia jest nawet dłuższa. A rękojeść też jest oczywiście dłuższa. No ale wracamy do tej budżetowej wersji. Jest to moim zdaniem świetna alternatywa dla tych wszystkich ratów i owispy i tak dalej. Można powiedzieć, że nóż w zupełności może spokojnie właściwie zastąpić takiego tam rata czy owispę. A dlaczego? Już wam wszystko tłumaczę. Głownia, zobaczcie, 9,5 cm, przy czym krawędzi tnącej jest blisko 9 cm. Długość całkowita według mojej miarki 21,5 cm. I teraz bardzo ważne, bo waga 138 gramów, czyli 20, może niecałe 20 gramów lżejszy od rata. I dalej, zobaczcie, głownia, szlif klęsły doprowadzony do połowy, czyli saber grind, i to co najlepsze, czyli spanto. Tak jest, to taki rodzaj głowni nazywamy spanto. Oczywiście tu jest porysowane, bo to jest używany nóż. Jak widzicie, mamy szlif klęsły poprowadzony, natomiast w tej części, czyli w części sztychu, w części powiedzmy od czubka, mamy wyprowadzony szlif płaski. Jest to połączenie szlifu tanto i zwykłego po prostu szlifu spear point, ze spear pointu, tak? Dzięki temu mamy bardzo mocny czubek, jak widzicie, i bardzo mocny nóż, właściwie po całej długości krawędzi tnącej. Dzięki temu można go mocniej używać niż jakiegoś tam rata czy awispy. Dalej, konstrukcja podobna, ponieważ tutaj jest frame lock, tak jak w awispie. W ratach jest liner lock, czyli troszkę powiedzmy słabszy zameczek. Mamy tutaj flipper. Oczywiście nóż, kiedy jest nowy, przychodzi na speed safe. Co to jest ten speed safe? Tutaj mamy przykład takiego noża ze speed safe'em. Jest to Zero Tolerance 0770. Proszę bardzo, tak się otwiera. Tutaj ukryta jest taka sprężyna, która wypycha głownię. Dzięki temu nóż otwiera się jak sprężynowy. Przy użyciu niewielkiej siły wystarczy go delikatnie popchnąć, a później sprężyna się załącza i nóż bardzo szybko się otwiera. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie je porównać od razu. Czyli głowni ma też więcej niż ta Z-ka. Stal, no tutaj jest słabo, tak, 8CR, 13 MOV, ale za to bardzo łatwo łapie ostrość, dosyć też szybko ją wytraca, ale gdzieś w terenie zawsze o wiele łatwiej jest naostrzyć taki nóż, niż na przykład taki nóż, który jest w stali S30V, która to stal pochłania dużo czasu i trzeba mieć specjalne narzędzia, żeby ją naostrzyć. Tutaj czegoś takiego nie ma, wystarczy zwykła osełka, jakaś najtańsza, i na pewno wyprowadzimy dobrą, roboczą krawędź. Chociaż wiadomo, tak naprawdę w terenie to się jedzie z ostrym nożem, a nie z całym sprzętem ostrzącym i tępym nożem, tak? Tutaj mamy jeszcze kołki, dzięki którym można nóż otworzyć. U mnie chodzi bardzo płynnie, chociaż nie ma speed safe'u. Czyli mamy tak jakby dwie metody otwierania noża. I jak widać, bez speed safe'u ten nóż całkiem nieźle działa, ale ma minus.
Proszę bardzo, speed safe trzyma go też, prawda? Czyli dzięki temu, że jest speed safe, głownia nie wypada z rękojeści. Tutaj tego detentu właściwie nie ma. Czyli ta kulka tutaj jest jakaś, ale ona bardzo słabo trzyma tą głownię, przez co bardzo łatwo ją otworzyć. No ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo to nie pierwszy nóż u mnie z takim, powiedzmy, defektem. I używanie tego nie jest aż tak bardzo, bardzo uciążliwe. Nawet nie trzeba szczególnie uważać tak naprawdę. A za to zobaczcie, jak fajnie nóż chodzi. Elegancko chodzi. Szybko się bardzo otwiera. Jest to duża, duża głownia, dlatego ona ten speed safe miała, żeby się szybciej otwierała dzięki tej sprężynie. No ale tutaj przy zastosowaniu tej metody, którą ja zrobiłem, czyli tutaj wsadziłem większą podkładkę, jak widać, tak? Słoń z brązu. Dzięki temu nóż o wiele lepiej śmiga. Tu jeszcze na głowni jest położony stonewash na całości i na tym w ogóle frame też. Nie wiem, czy tu wyłapie kamerka. Ale można było ten nóż też dostać w czym? W blackwashu oczywiście. Blackwash to jest wykończenie tego typu. Czyli, że tu jest pokrywa DLC, a potem jest kąpany nożyk w kamieniach. Dzięki temu powstają takie rysy i to nazywamy blackwashem. Można w takiej wersji też dostać ten nóż, chociaż jest to już nóż nieprodukowany, ale jeszcze widziałem, że w internetach jest do kupienia, nawet w polskich sklepach. Cena około 200 zł. Za używany można oczywiście zapłacić mniej. Tutaj mamy też patent Ricka Hinderera, czyli takie płaskie kółeczko, nazwijmy to, podkładka. Wygląda to w ogóle jak zwykła podkładka. Do czego ona służy? Jest to takie zabezpieczenie, które zapobiega wygięciu frame'a na zewnątrz. Także jakaś osoba mało doświadczona albo bardzo silna mogłaby po prostu czasami wygiąć za bardzo i zepsuć nam nóż. Dzięki temu coś takiego się nie stanie. Teraz może kilka słów o klipsie. Klips jest Deep Carry. Znany z wielu modeli Kersha, ale i Zero Tolerance. Zobaczcie, to jest ten sam klips, tylko inny napis jest. Tu jest ZT, a tam jest Kersha. Ale to jest tak naprawdę ten sam klips. Stosowany też w Cryo, w wielu innych modelach. Bardzo mocny. Widziałem chyba Zero Tolerance. 0900 też miał taki klips. Czyli na pewno sprawdzony, mocny klips. A jak siedzi w kieszeni? Proszę bardzo. Tak to wygląda w tego typu spodniach, bo w tych spodniach, gdzie jest też ta kieszonka, wiecie, taka trójkątna, też bardzo się dobrze nosi na tym klipsie. Rewelacyjny jest po prostu. Dodatkowo należy wspomnieć, że jest to klips czteropozycyjny, czyli można go przykręcić też tip down, tak, i na drugą stronę. Na drugą stronę przychodzą drugi zestaw śrub jest. Te śruby są dłuższe, one są w pudełku. Ja akurat tutaj pudełka nie mam, bo pudełko zostało w innym miejscu. Rękojeść to jest typowa hindererska rękojeść. Czyli mamy jakieś tam wycięcie na palec. I później już normalnie, tak. Tutaj na dodatek z jednej strony część stalowa, później liner stalowy i G10. Tak samo jak jest w Zetce, tylko że tu jest oczywiście użyty tytan. Tytan, tytanowa przykładka i G10. No i właśnie spójrzcie na G10. Bardzo podobnie jest zrobione, tak? Bo ma bardzo podobną teksturę. Tutaj i tutaj, czyli w Zetce i w tym. No i tutaj jest wycięty taki szlaczek, tu jest wycięty inny szlaczek, ale ogólnie metoda zastosowana jest taka sama. I tak samo tu jest wycięcie na palec i reszta wyprowadzona w ten sposób. To jest taki nóż, taki typowy Hinderer, naprawdę typowy Hinderer, tylko że w wersji budżetowej. Bardzo ważną rzeczą w tym nożu jest właśnie jego cienkość. Czyli zobaczcie, tu mam delikę, zaraz wam pokażę w rozłożeniu, ale jest może troszeczkę tylko grubszy od deliki. Tutaj jest pionier,
Nawet jest chyba węższy od Pioniera, czyli Victorinox Pionier. No a do tego to nawet nie ma co porównywać, bo to jest najgrubszy nóż, tak? Czyli ten 550 i tutaj 770. Troszeczkę grubszy. Dzięki temu nóż bardzo wygodnie się nosi. W kieszeni po prostu znika. Dzięki temu. Znaczy, tam ma to też minus, bo ta jego cienkość, nazwijmy to tą cienkością, powoduje, że nóż znaczy troszeczkę trudniej się nożem po prostu tnie, tak? Dzięki temu, że na przykład ten jest gruby, kiedy ja muszę mocno uciąć, to tutaj jest dobrze rozłożony ten nacisk na rękę. Przepraszam, ciągle przywalam w statyw, uderzam, niestety. Natomiast przy tym nożu, kiedy to jest takie cienkie, no troszeczkę się wpija, ale tu jest tak dobrze wyprowadzone to, jak widzicie, wyoblone, zaokrąglone, że to jest bardzo przyjemne w dotyku. Więc jest to i minus, i plus, ale jednak jest większym plusem, tak? Nóż częściej się nosi niż go używa. Natomiast jeśli chodzi o używanie, no to muszę powiedzieć, że bardzo dobrze tnie. Można go użyć do zrobienia kanapki, obrania jabłka, co bardzo ważne, a można go użyć też normalnie do drewna, tak? Bardzo dobrze wchodzi w drewno, jak widać. Widzicie, co tu się dzieje? Jakie kawały odgryza? Bardzo dobry jest. Właściwie do wszystkiego ten nóż jest bardzo dobry. No to drewno jest troszkę suche już, nie? No ale tak chciałem tylko wam zademonstrować jego siłę, że tak powiem, wgryzania się w twardy materiał, jakim jest drewno. I jeszcze chyba muszę wspomnieć o designie. Tak, ponieważ design jest tutaj też bardzo ważny, a głównie chodzi o ten jimping, który teraz już widzicie. Tutaj jak się ładnie ta linia powtarza, tak? Na tym backspacerze, ponieważ jest to zakryta konstrukcja prawie w całości, czyli mamy krawędź tnącą chronioną. Dla jednych to jest plus, dla drugich to jest minus. No i tutaj wystają właśnie te elementy. Ten backspacer jest zrobiony chyba z aluminium. I to w ogóle jest tak jakoś tak ładnie wyprofilowane i wygłaskane, że kiedy się używa noża, nie czuć, to po prostu nie przeszkadza, że tak powiem. Całkiem nawet fajnie wygląda i wzbudza takie poczucie bezpieczeństwa, że głownia jest właściwie z każdej strony zakryta, więc nic nie powinno się z nią stać. Uważam, że nóż jest bardzo dobry, warty uwagi i warty swojej ceny, a jeżeli uda się na rynku tym z drugiej ręki dostać, cenie na przykład 150-130, to naprawdę będzie to bardzo dobry zakup. Ja oczywiście się wymieniłem i czy ten nóż u mnie zostanie? Nie wiem. No cały czas, kiedy myślę, żeby się go pozbyć, to cały czas zaskakuje mnie czymś pozytywnym, więc być może, że zostanie. No nie wiem, zobaczymy. No a teraz już chciałem zakończyć. Uważam, że nóż jest dobry na EDC, na wyjazdy, właściwie do prawie każdej kategorii się załapuje, że jest bardzo dobry, zwłaszcza że jest budżetowy, dużo kasy nie wydasz, a dostajesz projekt Ricka Hinderera, świetny nóż, dobrą stal, chociaż nie najlepszą, ale za to łatwo ją utrzymać w ostrości, jak widać śruby, zobaczcie, kilka razy rozkręcane, nic się nie zepsuło, nie połamykały się za mocno, raczej w środku, więc też nie oszczędzali na tych materiałach, bo często jest tak, że śruby to jest najsłabszy punkt w nożu. Tutaj tak nie jest, także naprawdę warto. No i całkiem nawet sympatycznie wygląda, jeśli chodzi o ten wzorek. Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, no i cześć.